Witam. Pani Halinko, proszę powiedzieć panu Dudzie, żeby przyszedł jutro. A, gdzie to było? No. Mając na uwadze, że materiał, który za chwilę ujrzycie, może zostać uznany za kontrowersyjny, chciałbym ogłosić, iż jego wydźwięk jest całkowicie ironiczny i nie ma służyć obrazie żadnej z wymienionych w nim osób lub organizacji. Życzę miłego oglądania. Dlaczego więc nas tutaj dzisiaj zebrałeś? A to już zebrałem was dzisiaj tutaj. Ej, w ogóle to nie jest fair, bo to nie ja was tutaj zebrałem, sami żeście kurwa przyszli, ale... No Tomek daleko nie miał, naprawdę. Tomasz przyszedł stamtąd, a Magda ile się stamtąd, więc to jest duża różnica. No więc ty nas zebrałeś, bo do ciebie się zbiliśmy, więc do ciebie. Poniekąd. No. Można tak powiedzieć. Okej, a dlaczego się tutaj zebraliśmy? Ponieważ to jest kurwa dramat. Że ten antyludzki fandom. Kurwa ci założyciele konwentu, oni nie wiedzą co robią. No, ej, wiecie ile to jest? 20 zł, wiecie ile to jest fajek? Są ludzie, których nie stać na chleb, których nie stać na internet i co? I oni zamiast 50 zł mają dać za konwent 70? 80. No, 80? No, ja... Ale no nikt was tak nie wyrucha, jak Miyoki was wyrucha z Animatsuri i Rogerem, to po prostu, no nie da się, no to jest dramat, tak? Dokładnie. No co to ma być, jakieś 70-80 zł, jeszcze slipy pół godziny od konwentu, no to co, to ja mam przyjechać na konwent czy na slip, no wybierzcie jedno, tak, co ja mam godzinę poświęcać, żeby pojechać odłożyć rzeczy, no kogoś tutaj pojebało. To po prostu tak się nie bawimy. 20 zł, wiecie ile to jest fajek na sztuki? To jest... Ile to jest fajek na sztuki, Zubku? Ponad 20! Ile to jest stron Pisma Świętego? Ile to jest stron Pisma... Wiecie ile ty... Nawet jak macie takie Pismo Święte, to wiecie ile to jest... Ile ten tytoń kosztuje? Ej, dużo tytoniu byłoby za dwie dychy. A co, kilogram tytoniu kosztuje 5 dychy? Ej, no to... Ej, to kurwa jest ta gra, no to... Ej, no właśnie, widzicie ile ten... Gimnazjaliści mogliby jarać, a tak to muszą wydawać na konwent, muszą wyrzucać od rodziców więcej pieniędzy. No, to jest niemoralne po prostu. A wiecie jakie są zarobki? To widziałem takie porównanie, że konwenty na przykład w Niemczech i tak dalej są dużo droższe, ale wiecie jakie są zarobki w Niemczech? Zarobki w Niemczech są wyższe, te 20 zł to jest dla nich nic. Naprawdę? Tak, tak tam było. Gdzie to przeczytałeś? Jak to? Przeczytałem to wielkiej... Znaczy, przepraszam... Nie, wielkiej... zacznijmy wszystko od początku, bo od początku się zaczyna. Od początku się zaczyna, otóż... przechodzimy już do nie początku świata, tylko konwentu. Dobra, no to gdzieś na początku lat 2000 powstał pewnie chyba pierwszy konwent, tak Madziu? Czy... Co? Kiedy były pierwsze konwenty? Pierwszy konwent. Pierwszy konwent w Polsce. Konwent dawniej, przed 2000 rokiem, ale dokładnie ci nie powiem. Ale pierwszy masowy konwent, taki duży. W 1983 roku. Nie. Do gabinetu Churchilla. Nie, ale na pewno jakiś pierwszy konwent przed 2000 rokiem powstało, bo pierwszy Animatsuri był bodajże przed 2000 rokiem. I właśnie wtedy było pierwsze Animatsuri. I wtedy ceny biletów były niższe. Dokładnie. To nie tak, że kurs złotego był wyższy, ale... Nie, kiedy wszystko było tańsze. A co jeżeli przed denominacją był pierwszy konwent i ceny były w tysiącach? Jestem prawie że pewny, że tak nie było. Ale jeżeli... Jest taka możliwość. Jest, istnieje taka możliwość. Jednak... Jednak Animatsuri już od wtedy, od pewnych czasów przyzwyczaiło nas, że ceny biletów na ich konwenty są na kieszeń każdego gimnazjalisty. Dokładnie, a przynajmniej na kieszeń jego rodziców. Tak, przynajmniej. Ale wiecie, taka typowa babcia, do której przychodzisz, to co, daje ci 5 dych w łapę, nie? A nie jakieś 80, bo to jest nierówne, więc daje ci 5 dych, więc wiadomo, że 5 dych poświęcasz na konwent, prawda? No to się kalkuluje. Albo na fajki. Albo na fajki. No dobra, ale jeszcze dojechać musisz na konwent. Ej, ale patrzcie, ale wtedy tak, masz drugą babcię, no. Ej, ale patrzcie, ale teraz taki... Co ma zrobić taki przeciętny gimnazjalista? Nie dość, że go nie stać już na chleb i internet, bo musi dorzucić te 20 zł od mamy, to jeszcze pomyślcie o tym, że ostatnio przecież zaczęto wydawać mangi w powiększonych formatach, które kosztują 6 zł więcej, to jest Coca-Cola i papieros. No przepraszam bardzo. Duża cola. Duża, największa. Czekaj. Duża jak powiększony format. Dokładnie.
Coca-Cola... Wymieniasz dużą kolę na duży format. Pewnie papieros też w powiększonym formacie. Na pewno, dorzucają ci tam tytoniu. Ale przecież ten możesz kupić... To jest takie cygaro. Nie sam złotówkę możesz kupować te cygara w kioskach. No. No, więc to takie cygaro i duża kola. Dokładnie, i wtedy możesz jarać sobie za szkołą, jak facetka nie złapie. Na przykład. I teraz przechodzimy do sedna, czyli Animatsuri bestialsko, bezprawnie. Ale nie, zaczęłaś od Animatsuri. To najpierw zaczęło miochi bestialsko. Bestialsko, bezprawnie i wymierzając w dobro swoich obywateli, miochi podniosło ceny biletu na swój konwent. Konwent, który sam organizuje, który robi i za które wykłada pieniądze. I oni dyktują ceny. Jak oni w ogóle mogą? I co? I co teraz mają zrobić ludzie? Przecież co, mają zapłacić za ten konwent? Nie, tak się nie robi. Konwenty powinny być w ogóle za darmo, albo kosztować piątkę, żeby każdy mógł na nie pojechać. Co myśli taki przeciętny gimnazjalista? Obsmaruję im dupę na fanpage'u, bo w tym momencie będę lepszy, prawda? Ale brale ich zrobię. Ale dlaczego takie miochi nie weźmie przykładu z Inter Extreme Masters? Gdzie wejściówki są za darmo. Dokładnie. I każdy zainteresowany może przyjść i stanąć w kolejce przed Expo, bo nie ma miejsca dla większej liczby. Właśnie. I tak powinno być i to jest zdecydowanie lepszy pomysł, który uważamy, że powinno miochi wprowadzić. Darmowe wejściówki dla wszystkich, a najlepiej, żeby tym mniej się ktoś interesuje konwentem, tym mniej płaci. Jemu będą dopłacać, żeby przyszedł i żeby robił kolejkę. W ogóle to... Proszę was, co? Jeszcze oni się jakoś gównianie tłumaczą, że co? Że załatwią lepszy obiekt, że teraz nie szkoła, że jakieś expo. A co? Chuj, kto tam... Tak, kto tam jeździ dla jakichś dobrych warunków? Tam się jeździ dla tego fandomu, dla tych ludzi, żeby siedzieć w tych slipach, żeby tam siedzieć z ludźmi w 30 osób i się bawić. A co? Oni ci każą płacić za to, że tam są atrakcje, jakieś expo, nie wiadomo co? Dobra, są ludzie, którzy na tym kanale nie słuchają podcastu, więc na przykład możecie nie wiedzieć, ale to jest oczywiste, że na każdy konwent jedzie się tylko i wyłącznie o to, żeby przyjechać, położyć swoje rzeczy w slipie, najlepiej zająć jak największą część tego slipa, potem zebrać wszystkie kumpele i kumpelów, zbić je w jedną kupę i siedzieć tam przez 3 dni konwentu, a dlatego wykorzystujemy konwent, no bo razem oglądałem bajki, więc i nie ma innego pretekstu, żeby się spotkać. Dokładnie, i teraz co? I teraz każą płacić tyle pieniędzy za to, żeby była dalej ta sama szkoła? Proszę cię. Ja sądzę, że wszystkie te osoby łącznie z nami powinniśmy zbojkotować ten konwent i po prostu na niego nie pojechać. Nie jedźcie tam. Jeśli uważacie, ale teraz mówimy o którym konwencie? Na każdym. Jeśli uważacie, że płacenie za konwent jest złe, zbojkotujcie to. Nie jedźcie. Nie jedźcie, zastrzegam was, nie jedźcie, po prostu nie róbcie tego. Nie jeździć na konwenty, które będą płatne wejściówki. Dokładnie. Nigdy nie pojedziemy na żaden konwent, który każe nam zapłacić za wejściówkę. Dokładnie. Jeśli każe nam zapłacić za wszystkie nasze wejściówki, to... Nie, nigdy. To nie jedziemy. Dobra, ale przechodzimy. Miochi, no to był trochę potwarz, ale uznajmy, że mieli expo, mieli w zeszłym roku tam śmieszną wokalistkę, mieli ostatnio stadion. Mieli stadion. No, coś próbują chociaż zaskoczyć i to jest jak z tym kapitalizmem. W sumie nic nam nie dają, ale dają nam chociaż prezent na pocieszenie, więc... Nie. Co? No. Nie, bo to jest kwestia tego, że patrzcie, dają nam teraz 3 prezenty, mamy 3 koncerty, mamy 1 000 000 jednych pierdolonych rzeczy dla cosplayerów, no bo jak kogoś to interesuje, to możesz tam pójść, bo czemu nie? A i mamy większy cosplay. Jest. Tak. Dzięki. O, widzicie, dzięki. To jest ta jedna rzecz, która łączy ludzi. Bo czy widzieliście za to, że inny budynek, że daleko, że większe ceny i tak dalej, to wszyscy narzekają. Ale czy ktoś kiedyś narzekał, że jest drożej, bo jest większa scena cosplay? Nie! To jest właśnie to, co łączy ludzi, ten cosplay. O to walczyliśmy. O to walczył cały nasz fandom. Jakby było powiedziane wprost, że mamy zapłacić nie za bilet za konwent, tylko za cosplay, to wtedy z przyjemnością. No jakby ale to po co płacić za ten konwent? Niech zrobią osobną scenę cosplayową obok,
i tam będziemy mogli się wszyscy spotkać. W ten sposób zbojkotujemy te wszystkie jakieś niepotrzebne atrakcje, wyrzućmy panele. Jakieś tam panele, atrakcje, tą szkołę gdzieś postawmy najpierw w drugim końcu miasta i wynajmijmy po prostu jedną scenę w centrum, żeby wszyscy mieli blisko, a te plebs, który nie chce mać cosplay albo uważa, że nie wiem, na konwencie liczą się jakieś panele, jakieś pierdoły, no to wyrzucić ich w cholerę na drugi koniec niech miasta. Niech tam będzie wielka scena na takich na przykład Błoniach w Krakowie. Niech będzie wielka scena i dookoła będzie pole namiotowe i będą takie wielkie namioty i tam będzie i ten socjal, i ten cosplay. A cała reszta tego plebsu, co chce jakieś właśnie atrakcje, to niech sobie jedzie na jakieś expo i sobie siedzą w tych klimatyzowanych salach wykładowych i tak dalej. No, po co dobrze, to że klimatyzacja nie kosztuje. No. Nie, ale to że jeszcze by chcieliby na przykład, żeby dopłacić za to, że sala jest klimatyzowana, więc wiesz. No, albo że sala, że miejsca w sali są dolne. Albo że jest tam jakiś sprzęt. Na co komu sprzęt? No, nie? Wiedzówkę to sobie możesz zrobić na kartce, głośniki w domu każdy ma. Możecie sobie usiąść w parku. Kto idzie na tę kontrakcję, to się siedzi i się rozmawia. Socjal ma być. Oglądać trzeba, tak? No. Ale przechodzimy do sedna. Animatsuri, bilety za 80 zł. Za Animatsuri, bastion pięknych polskich konwentów. Tak, i nikt się tego nie spodziewał. Nie było absolutnie żadnej informacji o tym, że konwent miałby się odbyć na przykład gdzie indziej, bo jest miejscówka już za mała. O tym, że na tej miejscówce drugiej już nie będzie można spać, no bo to nie będzie szkoła, tylko to będzie expo, tak? Że w ogóle, że to będzie expo, a nie szkoła, czyli że mogłoby być drożej. Nic. Cisza. Dopiero przez ostatnie parę dni ludzie się nagle dowiedzieli. Jak można takie informacje w ogóle ukrywać a tyle czasu? A już kliknęli na Facebooku, że jadą i zapytali, żeby się wycofać. No to jest tak samo... To jest tak nie, no już pięciu kolegów kliknęło, że jadą, tak? No nie, już, nie możesz już wycofać. Już nie da się, już, no. Już za późno. Jakieś tam bilety, jakiś tam przejazd, to nie wyznaczę. Kliknęłeś, że jedziesz, to już jest koniec. Nie możesz nie pojechać. To jest wszystko spisek banków, oni chcą po prostu, żeby ludzie brali kredyty na te konwenty. To jest tak samo jak było z tym, jak było z Lowem, tak? Na Lowie było tak, że miejscówki konwentu nie dali aż do samego końca. No i co? No i trzeba ludziom było, ja bardzo mądrze było powiedziane, ja uważam, że mają rację, ludzie się zgłosili, że powinni im oddać kasę za bilety, no bo oni nie mogli kupić biletów na pociąg 3 miesiące wcześniej ze zniżką, bo oni nie wiedzieli, czy ten konwent się odbędzie, skoro miejscówka nie była zaznaczona, tak? No skoro nie ma podanego planu atrakcji nie było. A co jakby na przykład Balticon się odbył, przenieśliby go do Katowic tydzień przed konwentem? No. Taki Balticon, no i co, masz bilety na północ, no to nie bierzesz tych biletów, bo mogą przenieść ten konwent na drugi koniec Polski. No dokładnie. Albo okaże się, że sala panelowa będzie w Katowicach zamiast w Gdańsku. Przyjechałbyś sobie do takiego Wrocławia, a tu się okazuje, że konwent zamiast na stadionie jest na Uniwersytecie Przyrodniczym. No i co, no i będziesz zjechał taki kawał, no nie. Powiedziałeś, że co, że jeździsz na mecz? No. A tu nie. Jeszcze się okazało, że ten cały mecz Górnika nie wchodził w skład biletów. Za co my płacimy? No przepraszam bardzo. Lof, na którym nie można było obejrzeć meczu, kupując wejście na 2 dni na stadion i mecz nie był w cenie. Mecz nie był w cenie, gdzie nie odbywał się poprzedniego dnia wieczorem. Nie można było się rozstawić na Murawie, przepraszam. Nie było pola namiotowego, patrzcie, na Murawie. Brawa, nawet w piłę nie można było wtedy jej zagrać. No, dokładnie. Więc po co konwent na stadionie? Ja nie wiem po co komu. Ale, bo my możemy tak mówić od siebie. My tutaj mamy przygotowany listę komentarzy. Tak, to już jest lista komentarzy, która została nam skrupulatnie wyselekcjonowana. Skrupulatnie wyselekcjonowaliśmy wszystkie komentarze, które obrażają Animatsuri i chcemy się do nich odnieść. Więc zacznijmy od początku. No. 80 zł za wejściówkę? To nawet na Polkon chyba tyle nie było, no proszę was. Dobrze, Magda, czy tyle jest na Polkon? Polkon w tym roku za 4 dni czy 5 kosztuje 150 zł. Jezus Maria, to jakieś... Nie, dużo to jest za dzień. Nie, to jest za dużo, po prostu. Jakieś 3 dychy chyba. Dobrze, tutaj się z tego trzymamy, cena strasznie duża. Ja poproszę konwent w Maczku. No właśnie. Tak, no, wiadomo, czemu ty nie jest w tej szkole? No, już jest sprawdzona miejscówka, tak?
No tak. No. Więc a to, że tam się ludzie już nie mieścili, a ich będzie pewnie więcej, To co? No ej, było obok się, pole namiotowe, jak się popieszczą na pole. Jak się popieszczą, to się zmieszczą. No tak, tak, no a od tego są konwenty. No od czegoś jest ten zapis, że za zajścia w ciąże na konwencie się konwent nie odpowiada. No, że, ale nie, widzieliście, żeby na marszkach były wszystkie sale udostępnione? Ja nie widziałem. Wszystkie sale w szkole czy były udostępnione? Nie. Jak się tam no, chciał mieć panel na stołówce. Panel w piwnicy. O, aż się odechciewa jechać, no dokładnie, no mówię, zbojkotujmy, nie jedźmy. Jeśli każdy płaci. To w szkole sekretarka. Znaczy znacznie wygodniej jest spać koledze na głowie, prawda? No, bo... no proszę bardzo, na przykład konwent odbywa się Ale za... możemy myśleć, że mówisz tutaj osobowo, bo to jest jak są publiczne komentarze. Nie, nie trzeba. No na przykład pan Patryk. Pan Patryk. Zauważyłem, że z roku na rok jest coraz gorzej. W tym roku ten konwent moim zdaniem... Drożej. W tym roku ten konwent moim zdaniem zszedł na psy, chyba rezygnuje. No i Widzicie, no konwent odbywa się za 2 tygodnie, wiadomo, że już zszedł na psy. Ja już oglądałem parę recenzji tego konwentu od ludzi, którzy tam byli i oni też mówią, że jest o wiele gorzej, że jest drożej, że akredytacja nie wyrabia z tymi ludźmi, którzy tam stoją w kolejkach, że jedzie się strasznie między tymi salami, że ale... w ogóle klimatyzacja, ej, ale że się nie autokar, bo jeszcze oni za te pieniądze mieli tupet i wynajęli autokar. Żeby ale oni autokar... mieli limuzynę. Ja nie limuzynę, dokładnie. Ale czemu autobusu nie wynajęli? No. Autobusu, tak żeby kursowało, nie, powiedzmy 12 jeździ, no i czemu nie wynajęli całej tej 12, że w momencie, kiedy wychodzisz, to podjesz za 5 minut, zawsze. No, nie, właśnie tak tego nie rozumiem. Tak, że ona podjeżdża. No, to tak samo jak z tym konwentem. Ja w ogóle, jak zszedł na psy, no ja słyszałem z tych recenzji w ogóle, że tego, że ludzie tam byli na tych salach i albo sale były zamknięte, albo panele się nie odbywały i... że katastrofa po prostu na tym miejscu. No. Tutaj się pojawia pan Krzysztof, który mówi, że chyba z tymi slipami cenami ich pojebało. No dokładnie, no przepraszam bardzo, jeśli slip jest pół godziny dalej, no bo co, można się tłumaczyć, że co, że inni chcieli drożej, albo że szkoły nie dawały wystarczająco dużo miejsca, ale to jest takie tłumaczenie, no co, jedzie się tam pół godziny. Ale patrzcie, jakby animatorzy sugerowało, ej słuchaj, nie chcesz jechać pół godziny, to wynajmniej. I to są dodatkowe koszty. Tak, w ogóle, ale nie, zobaczcie. I to jest w ogóle walka z piękną rzeczą wprowadzoną w Polsce. U nas na konwentach zawsze są te wspaniałe slipy, zawsze są klimatyzowane, przygotowane i zawsze można sobie przyjechać, taki gimnazjalista i zawsze przespać. I zawsze jest miejsce, zawsze możesz wejść sobie na taką salę, a potem popatrzymy na zagranicę, gdzie nie ma tego. I co ludzie muszą? Hotele wynajmować, hotele. Rozumiesz to? Gospodarkę napędzać. Przyjeżdżasz do jakiegoś miasta i ty nie dostajesz wszystkiego w cenie biletu. Oni w ogóle na przykład za komunikację miejską trzeba płacić. Nie możesz wejściówką na konwent pojechać autobusem. A tak powinno być. Tak powinno być. Tak powinno być. Ja na przykład jak byłem na jednym tym, na zlocie ZHP parę lat temu, to całe zwinąć skrót. To z harcerstwa, Związku Harcerstwa Polskiego, to tam, przepraszam bardzo, ale tam akurat dostawałeś sobie, że jesteś na takiej imprezie i wtedy pokazywałeś ten identyfikator i jeździłeś sobie po całym Krakowie za darmo. A teraz co? No tutaj też jest duża impreza, jest kulturalna, rozwija polską kulturę i w ogóle i co? Nie ma żadnego darmowych rzeczy. Japońską. Polską kulturę japońską, no dokładnie. Kontakty z ambasadą, te sprawy, dokładnie. Obiadki, no wszystko działa. Populacja konwentowy czy zmniejsza się, jak pani właściwi. No. Ale no ja sądzę, że na ten konwent po prostu nikt nie pojedzie. No, nie oszukujmy się. Tak zabawnie, 80 zł, przecież co można kupić za 80 zł? Tyle rzeczy. Ile to jest przypinek? Kto chce to dać na Animatsuri? Za to można kupić 16 przypinek, za to można kupić na przykład... Ale zobacz! Zbrać się tylko? Różnie, zależy gdzie, ale no ja mówię o tych dobrych przypinkach, za które zaruchasz, nie o tych zwykłych. I najwyżej wiesz, dojdziesz do drugiej bazy. No proszę cię, po co wydawać na taki słaby boost? No, a Tomku, jak idzie na konwent. No. 5 zł za przypinkę. No tak. No nie, bo nie, jak masz te większe, to ale nie, za przypinka za 5 zł to jest druga baza i tylko. Ale masz takie przypinki za 10, dychę, nie? No to wtedy jesteś pewny. Wtedy już masz all inclusive. Ale takie duże muszą być, takie tarcze całe. Mniej więcej. No. Masz 6 paczek dobrych fajek za to, a to każdy gimnazjalista sobie ceni, tak? Dobre fajki, a już nie mówiąc o tym, ile jakichś, nie wiem, ruskich na bazarze, gdzie za 7 zł za paczkę będziesz miał, to już w ogóle, no. Po co komu taki konwent? Dobrze. Możemy przejść dalej do pani Aleksy. No. A nie, bo to jest pani Karina Kimi.
Kimi. Nie będziemy mówić nazwisko oczywiście. Kimi Skłodowska. Kimi Skłodowska. Robicie się śmieszni. Pyrkon jest dużo bardziej prestiżowym wydarzeniem, a ceny wejścia jak są niższe. Dlatego właśnie Pyrkon to przecież jest cała ta ostoja fandomu. Tam jest najwięcej atrakcji, tam jest najwięcej ludzi, najbardziej zajaranych. Tak to po to się jeździ na konwenty, żeby pojechać na Pyrkon. No ale powiedzcie mi, jeżeli mielibyście brać jeden konwent, no to na którym konwencie byście największej ilości atrakcji i w ilu konwentach widzieliście tak świetną organizację, gdzie co do jednego miejsca wiedzieliście, ile osób wejdzie do sali? No tylko na Pyrkonie. Zawsze wam się udało wejść do tej sali, zawsze mieliście szansę dostać się na tą atrakcję. Więc wy po prostu płacicie za jakość. Tak, a dokładnie, a dodatkowo no ceny wejściowych są niższe na Pyrkonie, prawda? Są niższe, no. I to mają o wiele lepszą, miejscówkę. Przecież to jeszcze mniej osób przyjeżdża na Pyrkon. Tak, i to mniej osób przyjeżdża na Pyrkon i to wcale nie ma tam żadnych dofinansowań, żadnej współpracy z miastem, ani nic w tym stylu. To wszyscy sami za własne pieniądze wynajmują i to jest tańsze, tak? No. Dalej. Tak. Nocleg na drugim końcu Warszawy. Warszawa to jest miasto, to jest malutka mieścina, tam nie ma hoteli. A naprzeciwko budynku konwentu jest podstawówka, no, przecież podstawówkę, to jest dzieciaczki z podstawówki. Nie, to wiadomo, ale że przecież na każdym konwencie, nie, przepraszam. A może Karina jest pedofilem? Nie, ale jak to wygląda? No bo niektórzy sobie chyba nie zdają sprawy, jak wygląda organizacja takiego konwentu. Przecież to jest tak, że ty jako wielki pan organizator wchodzisz z buta do gabinetu dyrektora, trzymasz taki worek z pieniędzmi i ty mu mówisz, biorę. Tak, z taką karteczką. Ten weekend dajesz mi tę szkołę, a on mówi, Magda teraz mówi, jak to jest, bo organizuje konwent. Proszę, no. Tak, to w tym momencie wchodzisz, nie, rzucasz pieniądze i potem zakładasz okulary, wychodzisz i ta sekretarka, którą widzi w tym dyrektor, tak cię wachluje. Jezus Maria, ale to było zajebiste. No, ale on zapłaci. Mówię, lecicie łeb na szyję i szczerze będą się śmiać, jeśli większość osób odpuści z racji na koszty i takie rozwiązania służbowe. No dokładnie, no mówimy cały czas, że nikt tam nie pojedzie, no recenzje konwentu były straszne, zszedł na psy, tak, no już mówiliśmy o tym, tak. No. Jeszcze te atrakcje, jak już mamy cały plan, który od góry do dołu przewertowaliśmy i po prostu tam nie nic. Nic ciekawego. I na wszystkich brakowało sprzętu i były słabo prowadzone. I wszystko powtarzalne. Nie ma nic, już sprawdziłem. No mówię, no ludzie piszą, to ja nie jadę, nie opyla się. Od razu wiadomo, że w takiej szkole, był coraz lepszy sprzęt niż ten, co teraz będzie. No. Ale mówisz, to jest jakiś konferencyjny. No dokładnie. One nie są przystosowane. Na salach konferencyjnych? Nie są przystosowane do konwentów i do socjalu. Ale co wy robicie na salach konferencyjnych? Przy na salach konferencyjnych się pije kawkę, no i wychodzisz. Tamten z tego pani. A pewnie ten kawa też jest tam droga, bo to. Przecież nie będzie darmowej kawy za 80 zł kobieta. Dokładnie. No jesteście niepoważni, wzrost ceny. Jeszcze ponad pół godziny jazdy do slipów. Same bilety podróżowe są koszty. To jest głupota. Warszawa to jest mała mieścina, no. I oni jeszcze na drugim końcu tej wsi umieszczają. A to taka szkoła wieś jest po prostu. Ale, gdzie ty możesz spać? Bo zostaje ci coś zostaje poza szkołą? Nic. Ale trzeba dojechać na ten konwent, to w ogóle też, no moim Dwoje zdaniem, moim zdaniem w ogóle PKP też robi sobie jakieś jaja, no patrz, oni udostępniają te na przykład te Pendolino, że jedziesz nimi dwa razy krócej, masz tam klimatyzację, wifi, miejsce na prąd, poczęstunek i tak dalej, ale patrz ile to kosztuje, to kosztują te bilety trzy razy tyle. I co? No i możesz za to pojechać ten, no i co? Pojedziesz sobie tam do tej Warszawy. A to nie jest w scenie wejściówki, dokładnie. I to PKP też sobie jaja robi. Czemu to nie kosztuje tyle, co to Regio, które jedzie 12 godzin, zatrzymuje się co 20 minut? Albo ten tramwaj, który nie ma tam ogrzewania. Tak, albo ten tramwaj, który jedzie dwa przystanki. No przepraszam cię bardzo. Ale to jest taki Katowic. Ile mielibyście przesiadek komunikacją miejską autobusami? I chociaż te autobusy były za darmo, żeby się dało. No. Żeby dali możliwość, żeby dało się w cenie biletu dotrzeć na konwent. Znaczy dla mnie to w ogóle jeszcze taksówki powinny jechać z dworca do miejsca. No bo żeby postawione limuzyny, Madziu. Nie, no taksówki z muzyką relaksacyjną, no sorry, nie? No to jest trochę stresu, jak jedziesz tym pociągiem. No, trochę już niektórym tutaj pachnie New Conem. No, no dokładnie. Bo na New Conie na szczęście nie było, wiadomo, była daleko ta szkoła. I w ogóle, co to za jakiś pomysł, że ludzie, którzy chcieli tam spać, mogli zapłacić i dodatkowo i tam spać, a ludzie, którzy nie chcieli, mieli tańsze wejściówki i co? I ci później, którzy nie chcieli wydawać pieniędzy, a chcieli się przespać, nie zapłacili za wejściówkę bez noclegu, ich nie chcieli tam wpuścić, no to jest jakiś żart. No.
Przecież no, powinni za... I to jest bardzo pytanie, czy autokar też będzie kosztował? No już nie róbmy sobie jaja i Matsuri, nie znasz tak szalone. No dokładnie. I jakąś jest... godność człowieka jeszcze mają. Jeszcze mają, co tu jeszcze mamy? Jeszcze cała masa kradzieży, no racja, no przecież jeśli oni wynajmują tam szkołę tylko na slipa, to wiadomo, że nie będą pilnować, kto tam wchodzi, nie będzie tam żadnej ochrony, nikogo, kto by sprawdzał, żadnej akredytacji, ani nic w tym stylu. Ta szkoła po prostu zostanie otwarta, żeby ludzie sobie tam wchodzili i wychodzili jak chcą, no więc będą tam rozkradali wszystko. A czy będzie tam pijaczek Mariusz spod Biedronki, no to... No i ci ukradnie laptopa, no zapłacił. Tak jest, no. No co ja już widziałem, wiecie, jak tak było napisane. My nie chcemy nigdy mówić, ale to ile my już wynieśliśmy z tych slipów na konwentach rzeczy. Wiecie, na przykład powerbanki bardzo łatwo jest wziąć. Podchodzicie do kogoś tak... No. Nie ma, haps. Na przykład tu jest śpiwo ze slipa wyciągnięte. Dokładnie, tam obok leży jeszcze materac, raz wziąłem rower, jest tam jeszcze parę planszówek, no generalnie cała masa rzeczy. Ktoś kiedyś wygrał katanę, ale zostawił ją niestety w złym miejscu. No wiecie, da się, jeżeli ktoś chce. Dlatego uważamy, że to jest skandal, żebyśmy my musieli jeść pół godziny, żeby coś na slipach znaleźć. Tak, no tutaj ktoś wie, że byłem na parę razy na Pyrkonie i Kopernikonach i na żadnych konwentów nie było tak daleko na slipach. Nie, no, ale to jest ważne, Pyrkon i Kopernikon, dwa największe konwenty anime w Polsce. Fantastyki. Anime. No bo fantastyki to całe wzięli Matsuri, bo to już jest konwent fantastyczny, jak mi się na niego ktoś pojedzie. Dokładnie, no zresztą takie właśnie Newcony, Matsuri, Magnifikony i tak dalej, no nigdzie nie trzeba było jeździć do tego slipa. Bo tam na tym Kopernikonie był zaraz naprzeciwko 15 minut czy 20 drogi ta szkoła z slipami. No tak, ale centralnie ulica mogła. Jak wychodziłeś, to było naprzeciwko, to że musiałeś tam obejść te bloki. No ten cmentarz, ewentualnie cmentarz. 30 minut tylko, no. Ale rzut beletem, nie to co tam 30 minut komunikacją miejską. Nie, a jakimś autokarem podstawionym. Proszę cię. Proszę was. No, więc... O, czekaj, ja tam jakiś Adam Zubczewski dał komentarz. Co on tam pisał? Jak to? Jakiś Adam Zubczewski... Czyli nie dało się tego rozwiązać jak na Newconie. Wejściówka była tańsza, ze slip po prostu się dopłacało. No i właśnie. No widać, jak ktoś się nie zna i on myśli, że w ogóle płacić się powinno. No, że chciał się płacić, że powinno być po prostu, powinno być po prostu tańsze, bez żadnego dopłacania ze slipa. Najlepiej, żeby w ogóle zlikwidować tą część bez slipa, a tą ze slipem zostawić jako darmową i wpuszczać tam ludzi za darmo do slipa po prostu. Na przykład. I to tyle. Nie, żeby slip był darmowy, ewentualnie możesz dopłacić za konwent. No. O, tutaj pan Wojtek mówi krótko. Zjebaliście mi wspomnienia. Wiadomo, no jak już wspominał już ten konwent, to pewnie on jest autorem jednej z tych recenzji, że on jest szedł na psy. On wspominał ten konwent bardzo miło, a teraz mu powiedzieli, że będzie taki drogi i te wspomnienia nagle otworzył, otworzył portfel i zobaczył, że wydał te pieniądze, Że zostawił zegarek dziadka w lombardzie, żeby się kupić w ogóle bilet. Tak, że coś mu wydali, no. Masakra po prostu. No i skończyły się komentarze w ten sposób. No ale zobaczcie, jakie to jest rozwiązanie, co teraz Animatsuri robi. Oni stwierdzili, że będą sprytni i wcześniej udostępnią trochę tańsze wejściówki, żeby ludzi zbejtować. Dokładnie. Tak naprawdę konwent się nie odbędzie. A jeszcze nie oddadzą mi za bilety. Co jest najważniejsze mimo wszystko? Co jest najważniejsze, tak? Chociaż zauważyli się fair, te tańsze wejściówki są tańsze o 5 zł. Tak. To jest już fair zagranie, bo te... To już sobie fajkę przynajmniej. Bo te 5 zł to jest duża kola. Rozumiecie, tam 80 zł jest, jeżeli wejdziesz do 14 lipca. To jest rozbój w biały dzień. To jest rozbój, tak? Tak. A. Ale za 75 zł jak kupicie... To już macie parę fajek na to, żeby się odstresować tak dużym wydatkiem. Nie, to masz konwent i drugą bazę. O, na przykład. Więc już masz po co jechać. To ciągle wychodzi ci teoretycznie taniej niż niektóre przybytki. Teoretycznie. Na przykład. Ale to, gdzie Magda preferuje wydawać przypinki? To nie do nas. Dobra. Animatsuri. My uważamy, że jest to skandal. Dokładnie, skandal. No mówię, no nikt was tak nie wyrucha jak Miyoki i Animatsuri. Zróbmy konkurs. Mamy coś do rozdania. Zrobimy konkurs. Co mamy do rozdania? OPM. Od Spycha. OPM od Spycha. Dostaliśmy OPM od Spycha, nie ma autografu od Spycha. Pozdrawiamy cię, Spychu. Tak, pozdrawiamy, Jebana ale... Cebulo pewnie też nie przyjedzie. Ale od razu mówimy tak. Niestety... Rozdaje nie swoje mangi. Pozdrawiamy cię, Spychu, jebana Cebulo.
wracając do meritum. Wracamy do meritum. Jeżeli chcecie, to niestety nie ma to autografu Spycha, dlatego że manga nie szła od Spycha, tylko szła prosto od Japty, czyli z najlepszego sklepu z mangami. A bo Spychu jej nawet nie miał w ręce, ale jak możemy wam załatwić jego autograf, jak chcecie. Tak. Znaczy nie z Animatsuri, bo tam nie pojedzie. Więc... Tak, więc to będzie autograf Spycha. Jak jest konkurs? OPM z autografem Spycha. Ej, to jest twardy OPM. To jest twardy OPM. Tak, bo to jest poważny OPM, a nie jakieś podpierdółki. Co, 1001 jest za... Jest tam! Ej, tam jest! Okay. Nieważne. Czego szuka? No OPM-a. Tego gorszego, że nie będziemy dawać widzom lepszy. No przepraszam bardzo. Nas. No, więc jeżeli chcecie wygrać to, tak, OPM-a, to ten, co, jaki jest konkurs? Jaki jest konkurs? 1001 zastosowań Biblii i... Nie, musisz zdać w klimacie Animatsuri. Dobra, jak najbardziej zaoszczędzić jadąc na konwent? O! Na co wydalibyście 80 zł? I na co wydalibyście 80 zł? No, to są dwie rzeczy. No, najlepiej odpowiedzieć na obie, ale jak na jedną zmasakrujecie konkurencję, powiem wam, już widzieliśmy, że jesteście w stanie, że jesteście bardzo kreatywnymi ludźmi. Tak, więc... Ale nie, konkurs... Ja szczególnie widziałem. Tak, konkurs jest fajny, więc nie dałem wam tego OPM-a. Dałem wam tego OPM. Dokładnie. Tego lepszego dostajecie OPM. Najlepsza manga. On jest narysowaną przez Spycha cebulę w środku. Tak, znaczy, on jest w twardej... Znaczy jeszcze jej nie ma. Twarda, ale... oprawa. Obwoluta. Nie, jeszcze obwolutę. Obwolutę dostajecie w cenie. Proszę was. Obwoluta gratis. I tu będzie... Tu jest nawet cebula. To Spychu wam cebulę narysuje. Jak nie chcecie. Jak nie chcecie, to nie. Jak chcecie cebuli od Spycha, to nie. Dokładnie. Więc... Animatsuri skandal. Tak, skandal. We Wrocławiu, już niedługo. Znaczy, tak. We wrześniu. We wrześniu. Skandal we wrześniu we Wrocławiu. Zapraszamy na koncert zespołu Skandal. We wrześniu we Wrocławiu, dokładnie. Oni po prostu pokażą, czym jest Animatsuri. oni pokażą, jaki to jest skandal. Ale trochę po Animatsuri, to będzie takie przedstawienie o Animatsuri. Ale Animatsuri już było, pierwsze recenzje, świat na psy. No tak. No właśnie. No teraz będzie... To będzie post-performance. To będzie skandal będzie odpowiedzią na skandal, jakim jest Animatsuri. No tak, to będzie taki musical. To będzie musical. Skandal Animatsuri. To będzie musical o Rogerze, który wyjmuje pieniądze ludziom z portfeli. Ze slipów. Dobra, to my się żegnamy. Tomku, pożegnaj się. Żegnam się. I tak cię nie widać przy tym nagraniu chyba. Nie mam jak się przesunąć, bo jesteście za bardzo... No to powiedz, że chcesz, żebym się przesunął, to się przesunę. A nie musisz. Zupku, pożegnaj się. Jak to, papa. I przepraszam Spycha, ja wcale tak nie myślę, tak sobie powiedziałem. Ale wypikamy to. Wypikamy. Tak ci się będzie chciało. Cześć. Zaraz będziemy montować, na miejscu. Okej. A właśnie, jesteśmy na dniach fantastyki. Tak, jesteśmy na dniach fantastyki. I będziemy na innych konwentach. Na też. Przykład na Animatsuri, tak, będziemy. I na Miyoshi. I na Miyoshi. I na Magnificonie. Magnificonie też będziemy. Tak. Nie kazali nam płacić za wszystkie wejściówki, więc możemy pojechać. Ej, Spychu dostał 3 dodatkowe. O. Cześć Spychu. Spychu. Nie, dobra, wracam, to z cebulą było prawdą. Cześć, co mi do Spycha? No to jeszcze nie możemy skończyć. Powiedz, że nagrywałem vloga i że powiedział coś do słuchaczy. Na Animatsuri czy ma wyjściówki dla nas jeszcze? Okej. Okay. Nie, na Magnificon dostał, tak? Na Magnificon. No, Animatsuri pytała wyjściówki! Można kogoś to mówiąc? I powiedz, że coś widzę. Chyba nie, nieważne. Najwyżej kogoś obsługuje, może sprzedaje drukarkę. Wyjściówki na Tam podejdź. I sam podejdź. Mogłeś rozmowę wideo mówić. Chciałbym. Spychu, odbierz, to jest jedna szansa. O, co za zaszczyt. O! Hej, Spychu! Co, jesteś? Mamy dla ciebie bardzo ważne pytanie. Zadamy. Otóż, słyszeliśmy, że dostałeś wejściówki na Magnificon. Tak, dostałem. Czy przekażesz jedno? Czy przekażesz kilka? Znaczy mam dwie i zrobię mały konkurs na Janusza i kto wygra, to zostanie, ale już tak wczoraj tylko... Mam właśnie do ciebie drugie bardzo ważne pytanie. Czy jakbyśmy ci podrzucili tego OPM-a, co wygraliśmy,
to narysowałbyś tam w środku jakąś ładną cebulę i się podpisał? Cebulę? Tak. 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 Słuchaj, bierzemy w ciebie. Wierzymy w ciebie, Spychu. Ja wam nie rozumiem. Ale nie, wyjaśnimy ci później, ale czy narysujesz te cebule, bo to jest bardzo ważne. Narysuję, ale na magnifiko. Dobra, okej. Okay. Dziękujemy, Spychu. Dziękujemy, Spychu. Chcesz coś jeszcze dla nas powiedzieć? Ja? A to nagrywacie podcast? Nie. Yes, nie, 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 nie. Po co nam to? Zamienić. Okej, okay, to... Nie, jeżeli nagrywacie, to pozdrawiam. Dobra, Spychu pozdrawia mamę, na razie. Nie wiem, dobra. Się po prostu przejść. Dziękujemy. To był telefon ze Zbycha.